Reviver to jedno z najciekawszych moim zdaniem stworzeń, które zawitało w Half-Life Alyx. Można go również nazwać elektrycznym psiakiem, spostrzegając to, jak nazwała go sama Alyx po pierwszym z nim starciu. W dzisiejszym filmie dokładnie go omówimy, podając wszystkie znane nam detale oraz teorie. Zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest nasz elektryczny psiaczek. Według wielu jest to rodzaj headcraba, lecz absolutnie się z tym nie zgadzam, ponieważ nie wydaje mi się, że jest to pasożyt. I po drugie, działa zupełnie inaczej niż taki headcrab. I po trzecie, przecież nie wskakuje na głowy. Po jego zachowaniu i z tego, co ujrzeliśmy, rzec możemy, że jest czymś w stylu drapieżnika. Przykładowo, ze względu na trzy szczęki ułożone trójkątnie względem siebie. Ułatwiają one przez to rozrywanie mięsa oraz rozkopywanie ziemi albo czegoś innego, w co się powiedzmy wkopują. Patrząc na jego zęby, ujrzeć możemy, że nie są to kły. Są one bardziej zokrąglone. Aktualnie przypominają mi to w dużej mierze zęby, które posiadają niektóre drapieżne ryby w naszych wodach. Czy mogłoby to więc oznaczać, że stworzenie jest jakkolwiek związane z wodą? Może. Rzecz w tym, że nigdy nie widzimy go w wodzie ani w jej okolicy. I jeszcze jedno. Niech ta mała szczęka was nie zwodzi, ponieważ w stanie są rozszerzyć ją nawet dwukrotnie. Po całym wyglądzie zobaczyć możemy, że posiada cztery nogi, które zakończone są zakrzywionymi kolcami. I jest to w sumie jedyne podobieństwo do headcrabów. Pozwalają one mu chodzić po ścianach i sufitach, nadając mu umiejętności do wspinaczki. Kończyny połączone są bardzo cienką warstwą, co może lekko przypominać płetwy manty lub płaszczki. Lub luźną skórę wiewiórki, zależy jak na to patrzymy, która pozwala im w pewnym stopniu szybować w powietrzu. Oznacza to, że Reviver to stworzenie, które albo lubuje się w wodnych otoczeniach, lub w poruszaniu się w powietrzu, mobilizując się na wysokich miejscach. Posiada on również długi i mobilny ogon, którym jest w stanie wystrzeliwać skumulowany w kulach prąd, co ponownie przypomina trochę płaszczkę, która posiada ogon oraz znajdujące się w nim żądło. Lecz z tego co wiemy, to oczy Revivera również znajdują się na tym ogonie, przez co jest w stanie nimi nas zobaczyć. Lecz ich widoczność jest dosyć ograniczona. W dużym stopniu pozwala to wyglądać mu ogonem z różnych kryjówek, aby ujrzeć zagrożenia, a sam ogon idealnie wpasowuje się w faunę Zenu, przez co ciężko zidentyfikować to jako część innego stworzenia. Stworzenie na ogół jest bardzo płaskiej budowy oraz przez to, do czego jest zdalne, uznać możemy, że nie posiada zwyczajnych kości, ponieważ jest w stanie przeciskać się przez najmniejsze szczeliny oraz najważniejsze, czyli skóra. Wygląda jak skóra stworzenia morskiego, takiego jak rekin. Tak samo jak z headcrabami, nie znamy ich oryginalnego świata. Wiemy jednak, że najprawdopodobniej przybyły z Zenu. A jak dobrze wiemy, w Zenie znajduje się ciecz w stylu wody ziemskiej. Więc może mieć to pewne znaczenie do tego, jak prowadzi tryb życia nasz ukochany Reviver. No, to pora na interesującą część. Zacznijmy od tego, czym się żywi. Do końca nie wiemy, ale szczęki pokazują, że ich dieta może zawierać jakiś rodzaj mięsa. Prawdopodobnie polują na mniejsze stworzenia, które zwyczajnie pożerają. Człowieka jednak traktują jako zagrożenie, niżeli powiedzmy pożywienie. Najbardziej jednak interesuje mnie to, jak bardzo Reviver jest powiązany z prądem, ponieważ w grze możemy zobaczyć, że fauna Zenu w różnych miejscach również kocha elektryczność. Wręcz żywi się na niej. Tak samo jak dany nam Reviver. Nie wiemy do końca, czy żywią się one na elektryczności, prądzie, ale tłumaczyłoby to ich budowę. Do czego się na pewno wykorzystują lub potrzebują. Może z tego głównie biorą energię, może to jest ich paliwo. Są tak naprawdę trzy możliwości. Albo żywią się prądem, albo mięsem, albo jednym i drugim. Pewne jest jednak, że zawsze trzymają się miejsc, gdzie taki prąd się znajduje. Po ich zachowaniu stwierdzić także można, że są zwierzętami terytorialnymi. Walczą z nami tylko dlatego, że jesteśmy na ich terytorium. Ponownie potwierdzając teorię tego, że człowiek jest dla nich zagrożeniem, nie hostem. Energia, którą w nas strzela z ogona, ma na celu wystraszyć przeciwnika oraz go przegonić. Potwierdza to głównie to, że elektryczny atak zadaje minimalne obrażenia, przynajmniej ludziom. Jednak jest w stanie chwilowo wyłączyć cały sprzęt w okolicy, czyli wszystko zasilane prądem i bateriami. Jest w stanie także tłumić fale radiowe. Bardzo ciekawe zastosowania. Po ich występowaniu stwierdzić również można, że preferują one życie samotne lub
z drugim innym Reviverem, co może oznaczać przywiązanie partnerskie lub bardziej intymne. Nie znamy ich płci, ale może to troszeczkę kierować nas na prawidłową odpowiedź związaną z seksualnością oraz rozmnażaniem tych pięknych i cudownych stworzeń. No to teraz porozmawiajmy o ich niesamowitych umiejętnościach. Reviver, jak sama nazwa mówi, jest w stanie reanimować lub ożywiać martwe ciała oraz nimi kontrolować. Czyli kompletna odwrotność headcrabów. Reviver preferuje martwe ciała, a headcrab żywe. Elektryczny piesio jest w stanie wejść w martwe ciało oraz kontrolować nim w jakiejkolwiek części danego nam ciała. A przez to, że jest niezmiernie giętki i zwinny, jest w stanie przemieszczać się najmniejszymi szczelinkami ciała, przechodząc z nóg do rąk, a nawet głowy będąc w środku. Wykorzystują ten manewr do obrony swojego terytorium, lecz nie korzystają z tego podczas polowań. Co robi sens, jeżeli żywią się powiedzmy szczurami? Jeżeli rzeczywiście jest to stworzenie morskie, to wyobraźcie sobie, jak niebezpieczne byłoby w wodzie, będąc w stanie puścić tam prąd, mordując wszystkie ofiary w odpowiedniej odległości. Niesamowite. A jego ciało? Na pewno daje mu możliwość szybkiego się poruszania w wodzie, chociaż już na lądzie jest w stanie biegać bardzo szybko. W stanie jest również wypuszczać z siebie coś w stylu czarnego gazu lub dymu, podobnie jak kałamarnice, z czego korzystają, aby uciec innemu drapieżnikowi, który go atakuje. Gdy jednak podczas walki otrzymają zbyt duże obrażenia, to postanawiają uciekać ostatnimi swoimi siłami, pomalutku dreptając i piszcząc, wiedząc, że zaraz ich życie przeminie. Nawet jeżeli my byśmy takiego nie dobili, to prawdopodobnie stałyby się pożywieniem dla innych stworzeń. Narządy Revivera mają fascynujące zastosowania. Po zabiciu go, ciało zostaje rozwalone na części, a z niego wypada kula energii. Zapewne jego ciało zostaje zniszczone przez to, że po prostu nie kontroluje już tej energii, tego napięcia, przez co po prostu eksploduje, co robi sens. Gdy to stworzenie żyje, to jest w stanie kontrolować całą tą energię w swoim ciele poprzez swoje narządy. Lecz gdy przestają działać, tego ciało po prostu staje się bombą. A jeżeli chodzi o kulę energii, prawdopodobnie jest to źródło jego możliwości kontrolowania prądem, ponieważ nawet po śmierci tego psiaka, to kula wciąż jest pełna płynącej energii. Słyszałem teorię, że może to być również jego serce, co jest ciekawą teorią, lecz ciężko stwierdzić, czy jest to prawda, ponieważ nie znamy ich anatomii. Wiadomo jednak, że te kule energii w stanie są zastąpić jakikolwiek zasilacz czy baterię na określony czas. Dlatego jest szansa, że Reviver jest wykorzystywany przez kombinat do tworzenia swoich własnych baterii, które nie są powiązane z Word Esencją. Alex wielokrotnie wykorzystuje ten narząd, aby otworzyć drzwi bez zasilania, zastępując zagubiony zasilacz. Można również powiedzieć, że Reviver może być powiązany z rasą X, która występowała w dodatku do Half-Life o nazwie Opposing Force. Stworzenia, które widoczne były tylko w niektórych miejscach Black Mesa. Na ogół stworzenia z rasy X w dużym stopniu są powiązane z prądem. Powiedzmy, ich żołnierze używali stworzenia, które były właśnie w stanie strzelać prądem. Co moim zdaniem oznacza, że Reviver ma znacznie więcej powiązań z rasą X niż ze stworzeniami z Zenu. Ludzie zauważyli także, że nigdy po wydarzeniach Half-Life Alyx nie widzieliśmy już naszych elektrycznych psiaków, co może oznaczać, że albo zostały kompletnie wybite, albo zużyte jako źródło energii. Cóż za smutne zakończenie do historii tak pięknego stworzenia. Ale może jednak gdzieś się jeszcze jakiś chowa w jakiejś szczelinie. Lecz na razie możemy tylko spekulować nad tym, co może być prawdą. Dziękuję za uwagę i widzimy się w następnej dokumentacji. Cóż za smutne zakończenie. I'm afraid you misunderstand the situation. Specjalny shoutout dla wspierających. Jednolity, Mr. Bread, Madara Uchiha, Zen, Apanik 2, Wojtas Game, Nuke, Agent Sos, Kilo.